Już wkrótce posadzki na wysokim parterze w olsztyńskim ratuszu doczekają się remontu. Charakterystyczna szachownica będzie wymieniona i odtworzona, po to, by zachować jej zabytkowy charakter. Budynek, w którym się znajdujemy, jest budynkiem zabytkowym. Mamy taką wspaniałą możliwość pracowania i obcowania z zabytkiem, ale jest to też przez to budynek wymagający. Wymagający stałej opieki, stałej interwencji. Do wyznaczonego pod koniec stycznia przetargu na prace remontowe zgłosiły się dwie olsztyńskie firmy. Pierwsza z nich wyceniła swoją usługę na niespełna 160 tysięcy złotych, druga zaś na 127 tysięcy. To kwoty mniejsze niż ta, którą władze miasta przeznaczyły na remont, czyli 173 tysiące złotych. Miasto więc może zaoszczędzić na remoncie do 55 tysięcy złotych. Bardzo sobie cenimy jakość i sposób działania olsztyńskich firm, także myślę, że w ciągu 4 miesięcy od momentu podpisania umowy powinniśmy oczekiwać efektu. Olsztyński Urząd Miasta co roku przeznacza część budżetu na remonty budynku ratusza przy placu Jana Pawła II. Do tej pory odnowiono m.in. jego elewację, dach i posadzkę na tarasie widokowym. Prawie 100-letniego staruszka czeka w przyszłości jeszcze kilka remontów, bo z racji sędziwiego wieku sporo w nim jest jeszcze do zrobienia.